Dzień dobry, kochani. Dziś zapraszam Was na nowy film, w którym pokażę Wam, jak wygląda obecnie moja rana pielęgnacja. Dziś rano prezentuję Wam się w mojej nowej piżamie, którą dostałam od mojej teściowej na urodziny. Kto widział vloga, ten wie. Pokażę Wam z bliska, jak wygląda ta piżamka. Naprawdę wykonanie i ta część, która jest pod spodem, też jest przepiękna. Też jest naprawdę super wykończona, ale nie będę jej pokazywała całej, bo ona jest lekko przeźroczysta, więc nie będę tutaj kina odstawiać. Dostaję od Was bardzo dużo pytań na temat tego, jak obecnie wygląda moja ranna pielęgnacja. Ja od jakiegoś czasu przeszłam na naturalne kosmetyki, na pielęgnację zupełnie inną niż kiedyś, także teraz, żeby już nie przedłużać, zaczynamy. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda moja pielęgnacja, kiedy tego czasu mam troszeczkę więcej i mogę na to poświęcić troszeczkę więcej czasu. Zaczynam od oczyszczenia mojej skóry i do tego używam pianki bardzo delikatnej z Natura Syberica, która ma 99% pochodzenia naturalnego. Bardzo delikatnie oczyszcza skórę, ale też ją nawilża. Fajna konsystencja pod palcami takiej pianki musu. Mamy tutaj lilię, piecornik, różaniec, delikatnie uspokaja i nawilża skórę, delikatnie oczyszcza, przywraca jej funkcje regeneracyjne. Kiedy tylko mam czas, robię sobie jakąś maseczkę. Dziś będzie to linia. Jest to maseczka liftingująco-rewitalizująca z rzęszeniem, z zieloną herbatą, z ziarna kakaowca. Dodajemy odrobinę wody, szybko mieszamy. Ja jeszcze dodatkowo dodaję wodę kwiatową z kwiatów oczaru, by jeszcze wzmocnić jej działanie. Bardzo Wam polecam właśnie, by do maseczek dodawać hydrolatów. One mają bardzo dużo właściwości. Ten hydrolat posiada działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne, antybakteryjne, przeciwgrzybiczne. Ujędrniamy tutaj skórę, przyspieszamy tutaj proces regeneracji naszej skóry i widocznie odmładzamy naszą skórę. Maseczka ta już po pierwszym użyciu bardzo mi się spodobała. Po zmieszaniu z wodą daję gęstą masę, gotową do użycia. Musimy ją nałożyć bardzo szybko na skórę, bo ona bardzo szybko zastyga. Zauważyłam, że moja skóra jest fajnie oczyszczona, odżywiona i nawilżona. Świetna maseczka właśnie do pielęgnacji skóry takiej zwiotczałej, starzejącej się, wrażliwej, wymagającej intensywnej stymulacji i głębokiego nawilżenia. Kosmetyki Linia nie kosztują dużo, a naprawdę są bardzo skuteczne. Ta maseczka ma 30 gram i starczy nam tak gdzieś na 2 użycia, może na 3 w zależności, czy chcemy ją też użyć na dekolt. Maseczkę bardzo łatwo możemy sami wykonać, bardzo łatwo się jej ściąga. W niektórych miejscach musimy usunąć ją wodą. Ja używałam do tego właśnie kosmetycznych, bambusowych płatków wielorazowego użytku. Dostałam je w paczce z Taupy. Bardzo sobie je chwalę. Są wykonane z włókien bambusa i bawełny. Świetnie się nadają dla każdego rodzaju skóry. Są naprawdę bardzo mięciutkie i chronimy tutaj środowisko. Płatki możemy wykorzystać do usunięcia makijażu czy właśnie maseczki. Po wykorzystaniu płuczemy pod ciepłą wodą i pozostawiamy do wysuszenia. Czas na mój ulubiony moment w pielęgnacji. Używam do tego Aceroli z firmy Yossi. Świetny kosmetyk. Używam go od kilku tygodni i jestem zachwycona.
Jest to cytrusowa esencja z kwasami AHA, kwasem hialuronowym i niacinamidem. Przecudowny zapach, świetny aplikator. Używam tego kosmetyku rano i wieczorem i widzę, że kosmetyki, których używam później, lepiej się wchłaniają. On wspaniale nawilża i koi moją skórę. Czas na serum i tutaj wybieram dzisiaj The Ordinary. Jest to serum olejowe z 20% witaminą C w witaminie F. Daję kilka kropelek na dekolt, na twarz i delikatnymi ruchami wmasowuję w skórę. Forma olejowa tego kosmetyku umożliwia głębszą penetrację witaminy C. Mamy tutaj wewnątrz najbardziej stabilną pochodną witaminy C. Mamy tutaj skwalan, który zwiększa przenikanie składników aktywnych oraz nawilża i poprawia elastyczność skóry, a wyciąg z pomidora koi i łagodzi podrażnienia. Dodatkowo w tym kosmetyku mamy zawartą witaminę F, która odbudowuje płaszcz hydrolipidowy skóry i poprawia jej właściwości ochronne. Bardzo polubiłam się z tym kosmetykiem, ponieważ w krótkim czasie zauważyłam, że moje przebarwienie stały się jaśniejsze. Ma on naprawdę działanie rozjaśniające. Czas na bardzo delikatną skórę wokół oczu i mam tutaj dwie nowości, które naprawdę bardzo przypadły mi do gustu. Mamy tutaj firmę Bandy i Senel. Jednym z nich jest krem firmy Senel, optymalizujący krem pod oczy. Kosmetyk naturalny, o takim działaniu rozjaśniającym, redukującym zaczerwienienia i łagodzącym podrażnienia. Poprawia elastyczność skóry i dogłębnie ją nawilża. Kosmetyki Senel są kosmetykami naszej polskiej firmy. Są to kosmetyki naturalne i warto zwrócić na nie uwagę. Ostatnio sięgam też po krem Bandy Medical Expert. Jest to krem maska pod oczy. Bardzo fajnie nawilża ten krem skórę wokół oczu. Bardzo szybko się wchłania, nie podrażnia skóry wokół oczu. Krem bardzo bogaty w składniki aktywne. Mamy tutaj ektoinę, glicerynę, kwas hialuronowy, masło shea, olej kokosowy, olejek buriti, witaminę A i witaminę E. Dziś natomiast zdecyduję się na krem pod oczy Senel. Bardzo fajnie mi się go używa, bardzo fajnie dozownik, bardzo bogaty w składniki aktywne. Mamy tutaj olej z pestek malin, olej z orzeszków, mamy tutaj olej z orzecha włoskiego, z korzenia cykorii, z jojoby, kofeinę, wyciąg z płatków maku polnego, oliwa z oliwek, ekstrakt z korzenia dębu. Naprawdę bardzo fajnie napina i nawilża strefę wokół oczu. Nie podrażnia jej. Dzięki zawartej wewnątrz kofeinie mamy tutaj takie działanie właśnie, które zmniejsza obrzęki wokół oczu i niweluje cienie. Następnie sięgam po serum i jest to Linia, nasza polska firma. Jest to serum ze śluzem ślimaka. Super konsystencja takiego żelu, który bardzo szybko się wchłania w skórę. Bardzo fajnie się na nim buduje makijaż, więc jeśli szukacie czegoś bardzo głęboko nawilżającego pod makijaż, to bardzo polecam. Kosmetyk również bardzo bogaty w składniki aktywne. Mamy tutaj wyciąg ze śluzu ślimaka, kwas hialuronowy, czarny bez, witaminę B5, ekstrakt z centella asiatica, ekstrakt z czerwonych alg. Odrobinkę tego kosmetyku na dekolt i na twarz bardzo szybko się wchłania, pozostawia skórę fajnie rozświetloną i nawilżoną. By zamknąć moją pielęgnację, sięgam po krem. W tym momencie testuję bardzo dużo kremów na dzień, m.in. Coco Days Hello Body albo Pixi Rose Ceramic Cream. Dziś wybieram krem na dzień z Hello Body, bardzo go lubię ze względu też na to, że on bardzo szybko się wchłania, bardzo fajnie nawilża skórę i ma przepiękny zapach. Krem ten wzmacnia naturalną barierę ochronną naszej skóry, chroni ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i mamy tutaj wewnątrz mieszankę naturalnych olejków kokosowego i migdałowego. Mamy tutaj formułę 99% pochodzenia naturalnego, to jest produkt wegański, nietestowany na zwierzętach, bez silikonów, bez parabenów i bez mikroplastików.
Krem nakładam na szyję, na dekolt, na ręce i pozostawiam do wchłonięcia. Kiedy muszę wyjść, nakładam na twarz bardzo wysoki filtr i jest to Isdin Active Unify Color 50+. Bardzo go polecam. Bardzo fajnie walczy z przebarwieniami i chroni naszą skórę. Dziś natomiast postanowiłam siedzieć w domu, także nie potrzebuję nakładać. To tyle. Tak wygląda moja pielęgnacja obecnie. Mogę Wam tylko powiedzieć, że przez ostatnie 2 miesiące, odkąd przestawiłam się na kosmetyki naturalne, zauważyłam, że moja skóra jest lepiej rozświetlona, napięta, bardziej nawilżona i wygląda naprawdę o wiele, wiele lepiej. Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Napiszcie mi koniecznie pod spodem, czego Wy używacie na co dzień do pielęgnacji. I widzimy się w następnym filmie. Cześć Wam!